Udało się połowić. Teraz przystępujemy do skręcania makaronu. Silnik tutaj już jest skręcony ze skrzynią. Wszystko załapało. Jeszcze olej teraz spuszczamy z silnika. Od razu będzie nowy zalany. Nowe filtry. Filtry na skrzyni. Akumulator się ładuje, bo pad. Zobaczymy, czy w ogóle odpali na tym akumulatorze. Akumulator jest ogólnie do wymiany. No i co tutaj jeszcze? No teraz wiązki elektryczne trzeba popodłączać i będziemy kręcić dalej. No, dobra. Jest, panie Janku. Co jest? No jak jest? Jakie są postępy pracy? No dobrze idzie. Idzie? Dobrze idzie, tak. Buku na czas. Dobrze idzie, już niedługo będziemy odpalać. Ale nie ma jeszcze pana kierownika, nie ma. Pana Wiasa nie ma. Dziadzi nie ma. Mi się zginęło, tak. Nie wiem. Piotruś jeszcze jest w pracy. Piotruś i tak, Piotruś. No już nie muszę odkryć żelowa. Bardzo dobrze, a ty. No się tak zginęły. Razy trochę. Ale wijak, mój pan wijak musi być, żeby palił. Jest kierownik. Jadelkę podstawę, zaleję teraz. Właśnie tutaj. O, ile będziesz miał pan oleju? Te wiaderko to na jeden dzień polenie. Suchutko. By pukać go jeszcze może chodzi. Kto ty? No Wijas chyba przyjechał. No to nie Wijas chyba. Maki. Co to za jakiś? Wijas do bagażnika. Kryjem na pewno. Ziorko. No ziorko już idzie. Ziorka, ziorko już się skończyło. Pan. Widzisz pan, a tu nie udało sprzedać, to one silosy mają i mają... To, bo to trzeba umieć handlować. Tak, trzeba umieć interes prowadzić, a te takie... Pan po idziesz do sklepu. Mogę siedzieć. Kurwa, jak to nie ma? Skąd to wiesz? Kładzi się. Żebyś tylko chciał pić. Tak, ja pojadę samochodem. No. Dziś, już masz transport. Jutro masz wolne, to akurat. Nie, no trzeba. Panie Janku, świeci się? Świeci się. No i no to dobrze. Opić, bo jak nie, tak jak nie opijesz, to nie będzie chodzić. Tak, no trzeba. Chociaż Remon opije, bo Wionka to nie. Mnie nie zaprosił na zakup. Bo ty zacznie wiecznie zarobiony. Tak. Tak to... O, płyty nie dzieją. Dobra. No to teraz musisz, proszę pana, dokupić pola jeszcze. Ja muszę najpierw z długów wyjść, a co dopiero. Że jak będzie pan widział dwóch takich tych smutnych panów, to pewno do mnie. To do mnie. Ale że mu ubrudził. To tak nie może być. Może być. Nie może tak być. A wiesz, broń panie Boże. Maszyna, bo ręce uschną. Różowy damy. Różowy najlepszy. Nie musi być. Ściągnąłem, bo to chyba świeca żarowa, płomieniowa jest taka. Co ręcznie tylko trzeba dokręcić. Widzisz, panie mechanik, dobrze, żeś pana elektryki umiesz, pan to sobie założysz, pan. A to już wszystko. Kaczyński cię nauczył. Dobry chłop. Dobry były dobre roboty.
poszło się, wypoczęło się, kurwa. W robocie to się wypoczęło, nie? Do roboty to się szło, pieniędzy nie było, to chociaż się... Wszedłeś do kasy i nie pytali się, czyś ty spół, czyś ty leżą. Czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy. Tak, tu pan podpisz. I wsio. Ja jak robiłem to, pół roku robię, a pół roku w domu. Nie widać skutki. Jak, pan Janek jest teraz prawowitym emerytem od ilu już? No od już rok czasu. No, już rok czasu i widać jak w końcu nabrał na siebie. Tak. Nie, i brzuszek jest, i wszystko. Nie stresuje się. Tak. I też się przyciupcia. Tak. No. Masz jakieś opaski? Przełapałby się to. Roboty no, aż tak wiesz, pirazy drzwi połapę, nie? A teraz... Dobra, ja może ten filtr od skrzyni odkręcę. No. A tu będę sobie później tutaj cementną to robić. Aj. Dożnik, ładnie go wypoczuwać, proszę pana. O, to musi być perełka. Tak. Czekaj, może tu przez podłożę, bo tu... Dobra. Proszę pana, gdzie pan tam zagląda? A będziemy... A to tutaj... O panie, to ja tego filtra to ja tak nie wyjmę, nie odkręcę. Nie? Chyba. Braknie mi łańcuszka. Co ty go? No. A to dziurę zrobić. Mam takiego. Mam tylko taki, ale to jest wielorowkowy. Taki coś będzie? Taki może być. Da radę? U innego nie mam. Bo ja chyba, że gdzieś kiedyś coś sprzątał i wyrzuciłem. Wlej proszę pana. Olej do silnika. Olej. Będziemy robili biurę. Ale wycedził, że nie ma nic oleju. Czysty jest, dobry. No, panie Janku, oleju może... Oleju nie było wcale. Nawet go szkoda byłoby mi. Dobrze, czyściutki. Daj to zobaczyć. Już, czekaj. Ty, to jak tam jesteś, to od razu dałbym ci ten, to byś zakręcił. A czego ten czujnik urwany jest? Co? Czujnik urwany, daj na lampkę jeszcze, tu jest naprawdę... Masz. W lewo to będzie tu. Świeci się panie Janku? Nie świeci się, brygo. No to dobrze, bo to musi być wszystko udokumentowane. Tak. No nie, czego czekaj, wypuść go, bo będzie siedział tam. No dobra, ej, olej chcesz wlać, nie? No. A korek, żeś zakręcił whisky? O, widzisz. O kurcze, kurwa by... Widzisz pan, że tego był melody, a on by tu się dał. Co? A? Myślałem, że już dawno to zrobił. A, widzisz, panie mechanik. No jest pan mechanik, to czuwa. Świeć tam, jest tam co? Nie wiem, nie widać. Korby nie widać. Nie widać. Ale maszyny będzie. No tak, czapola. Na zawadzie nie bierz, bo to na zawadzie to jeły. Wijaz na zawadzie i będę mu się wpierdalał. Nie wpierdalaj mu się. On tam nie grobi, chłopina. Nie grobi on tam. Ale on musi ciągnik kupić. Kupi. On się musi żenić. I pieniądze z sepka, jakby tego... No żeni się i traktor kupi. No i... I będzie robił. I tego, i dobierze resztę i... A za krajem trzeba orać. Tak.
Wiecie, no zobaczcie, już nie będę robić w polu, bo kto będzie robił? No kto będzie? No ja już. Właśnie. Już kaput. Kaput. Już kaput jest. Kaput. To było 24, no? Jak i na zeliowy. O, ty, na zeliowy byś pobrał to. Ty, bo to się leje. Gdzie się leje? A tu tą dziurą. Aha. Tu. Dobra, bo tu tak trzeba. Dobra, ja przytrzymam palcem. Ubędzie trochę. Ubędzie. No jak pan puści? O. Leci, dobra. Dobra, leci. I tego. Na zeliowy, tak. Na zeliowy, ale kurwa, trzeba mieć tam torki, kurwa. Ej, bo to się tam się kapić. A, ja. Zdjęciu kapie. Tak. Może być, nim doleję. Do, jeszcze liśne trochę. Lejmu na pusta, muszę to odpalić, to zaciągnąć, zresztą cały, nie? No zobacz, gabelko ma pełny wyszczynkowy, nie? No prawie tak. Prawie całą bańkę używa, nie? Słuchamy się pana mechanika. Tak, tak, słuchamy go. Później powie, żeby... Że źle ze mnie zrobili. Żeby szkłeb dupę się uczyć. No i tak, tak powiem. No widzisz? To jest tak. No, to trzeba to popuścić. To słuchaj, jeszcze zdążymy ruskiego zrobić. dopiero po południe, nie? Tak. Grilla rozpolimy i będziemy teraz tam grę kręcić. Będziemy tam kręcić. No mechanik nie chce robić ruskich. To maszyna jest! Nie ma? To dobre się chyba. Wlałeś? Tak. Wlałem, patrzę teraz ile jest mniej więcej. To jeszcze co zostanie? To trzeba do przodu? Nie? No. A tu jak działa pompka właśnie? Ona jest napędzana z silnika jakoś, z rowałka chyba rozrządu, nie? Czyli ona do tych rotacyjnych cały czas musi paliwo podawać. Co pompować? Nie, nie. No, podpompuj trochę. Wlewamy jeszcze tu olej z panem Jankiem, bo tutaj dobrze mechanik podpowiedział, żeby nie powiedzieli, że na starym, nie? Zaplombowane wszystko, teraz komisji nie otwieramy. Mechanik będzie na starym. Tak, dziady na olej nie stać. Spokojnie, wlejemy. Na olej nas stać, tylko na porządny lejek, nie? No ale to jest... A, to jest drobnostka! Drobnostka, to jest... Każdemu się może zdarzyć. Warunki takie muszą być, o. Olej jest przezroczysty, jak miód olej jest. O, może to miód jest? Może miód, tak. Panie Janku, powie pan, jak żeśmy zajrzeli, jak wygląda tylny most. Tak, jak nowy wygląda. Jak z fabryki. Jak z fabryki. Czyściutko. Czyściutko jest. Niemiec dbał. Dbał, tak. Płakał jak sprzedawał, tak. Płakał? Do dzisiaj dzwoni, czy nie odsprzedamy. To co, on kurwa pieniądze były potrzebne, że sprzedał? Dlatego, na Mercedesa chciał sobie kupić. Aha. Myślałem, że musiał nie kupić tego unijnego. Elektrycznego teraz, bo w Niemczech to teraz te elektryczne muszą. Ja, no, ale jak polu zdechnie, to już koniec. Kapota. Tak? Przedłuża się i... Ściągnąć prąd, albo te, mieć wozić te na przyczepce ten taki duży agregat prądotwórczy. No. Ten urzędnik, co to robi, to jest pierdolnięty. No na pewno zdrowy na umyśle to nie jest. Nie, to jest chory człowiek jak Tusk. O, ten to już jest całkiem. Dobra, panie Janku, dam radę.
proszę pana, trochę się zostało, ale o, tak to weź. Uwoleje się, to nic z tego. Dobra, będzie. Nie będzie. Pana, proszę zaświecić bateryczką, nie masz pan bateryczki, byś kamerkę tam byś włożył, byś pokazał. Zaraz pokażemy, zaraz, tak, już tak. Sekundę pokażemy, panie Janku, nie. Pana tego. Nie ma problemu, już. Mechanika mu kamerę. Już, tutaj przyświecimy. Tak. Teraz tylko sobie, o. O. Przyświecimy. Dobra, tam. No, nie, tą, nie, nie tą latarkę, nie, drugą. Czekaj. Niech pan mi tutaj prze... O, i teraz. O. Tu weźmiemy kamerkę. O. I tam przyświecimy, coś tam widać, no, na kamerce. O. Proszę państwa. Proszę zobaczyć, jakie, tak, jakie zęby. Tryby jak nowe. Jak nowizna. Nowizna. Dobra. Ja. Zobaczymy zaraz, ile na miarce jest. Na miarce, tu jest. Miarka, proszę pana. Proszę. Proszę, wytrzymy. Trzemy komisyjnie. Komisyjnie. Jeszcze raz. Mamy to. I. No i proszę wyświecić. Ponad stan. Ponad stan. Bardzo. Czyli bardzo dobrze. Bardzo pójdzie dobrze. Wszystko w ruch. Pójdzie w ruch. To będzie. Przewody będzie. Pójdzie, także powinno tak, być. Tak. Dobra. Śruba, bo padnie co, kurwa mać? Śruba. Tu jest śruba. Tu jest śruba. Dobra, niech pan kręci. Kręcimy. Klucz. Klucz tu mamy. Wszystko jest. Proszę zakręcić. I tak może jeszcze nie będziemy bardzo jakoś łapać. Nie zakręć, bo później zapomnimy. No w sumie racja, bo... Tak. Zdujnie korek i koniec. Dobra. Powinno być. Dobra. Ale. Jest, git. Jest. Wszystko. Piątkę jeszcze mam na dolewkę w razie czego. No. Maszyna lux. Co? A może, bo ja wrzuciłem bieg, żeby... Nie, no był na luzie, bo co? Bo przecież go przeturlaliśmy. Proszę pana, uwaga, odpał robimy. Sprzęgło musisz włączyć. No ale tak... Kurwa, jaka maszyna! No, no i... Moment! I tyle stał! Panie Janku, no. Siła. Może olej sprawdzimy. Nie się pochodzi to. Ty, ale ładnie zaga. A ty mówiłeś, że akumulator, kurwa. Nie, ja może wyłączę ten prostownik. Sześć garów to jest inna kultura pracy. Tak. Nie załączaj, bo olej wyjebie. No to który tam jest? Jak hamulec się naciśnie dwa razy, czy tam ileś, to powinien wyłączyć się. Sprawdź to. No poczekaj, to niech się chwilę zleci, nie? Widzisz pan, skopeta zapadł. Jak to się... Lepiej zapalił jak 60. Jak 60. Żeby pan wiedział. No chyba. Tak, bo to jest blokada. One mają tak, że zawsze po odpaleniu się świeci napęd. Trzeba chyba, albo hamulcem chyba. Amulet trzeba nacisnąć, coś takiego. No ale obroty to nie wiem, czekać, czy z silnika, czy ze skrzyni bierze. Czekaj, bo tu jest, panie Janku, odejdź pan.
Czekaj, bo się leje coś. Stój! Leje się z tej rurki. Dokręciłeś ją? Tu nie. No to się leje. Czyli olej już idzie. Bo ja ją popuściłem, żeby wiesz... No, a ja jej zapomniałem. Żeby ją skręciłoś, żeby ją ten... To dobra. Czyli olej idzie. 18 to była i chyba 17. Tylko, że wiesz, poczekaj, bo jak, no węża, ale jak mi się butelka napełni, to, to musi przystopować, nie? Gdzie jest wąż, kurwa? Poczekaj. Nie ma tu jak wsadzić? Czego? Pan Janek tu będzie patrzył. Bo zawiasy urbiesz. Nie. Aż tyle? A one tylko troszkę się przecież ochylają. Siłowniki są malutkie. Dobra, wąż. Ale tu jest miejsca. No czekaj, jeszcze. A. Złapało. Dobra, ja muszę może obroty dać. A. No jest, wolę w tym. Się robi? Może dlatego nie twarde, bo olej tu leci. Co? Rura, kurwa. Tutaj zapierdalaj. Nie strzelaj ze sprzęgła. Jedzie. Jedzie, kurwa, jedzie, ale jak ładnie chodzą biegi. Synchronizowane to jak w samochodzie. Rozpierdoli. Trzeba na tym, na postoju ładować. Zakresy. Czekaj. O, tu masz zakres. Dragiem zapierdalać.
Jedziemy na żółwiu czy na zającu? Musisz przebić. O! Teraz jest na żółwiu. Biegi polowe do roboty w polu. Czekaj, panie świetlany. GPS-a włączymy, zobaczymy, nie zapierdalo. Co? Co? Gdyby pół biegi ogarnął, to trzeba znowu rozpoławić. Bo pół biegi są zaraz za skrzydłem. No a co z tym pół biegiem jest? Przerywa, nie? Jak siedzie, no. Wyłącza. Jakby rozłączało go. Czy pytanie, czy czemu to jest? Czy przez ciśnienie, czy przez co? Albo elektrozawory. Jest, bo coś podeszło i... Trzeba wyczyścić. Elektrozawory tu są z tej strony. No, to może kabel nie łączy. No właśnie, gdzieś tutaj rozłącza przy dużym, jak jedziesz na pełnym gazie. Trzeba by zobaczyć na półgazie, czy jedzie, bo wtedy jest duży, wiesz. Czysto, sucho tu jest. Sucho jest. Pytanie, bo wiesz, czy jak przerywasz, jak idzie duże napięcie, bo jak ładujesz go na pełny gazie, to wiesz, idzie duże napięcie na wiązkę też, nie? Jechaliśmy na zająco, na którym zakresie jechaliśmy? A czy B wcześniej? Włącz go, co? No na połowie gazu jest, zobacz. A on też go rozpina. No. Szarpie zresztą. A na wyłączony mnie. Turbo niech się schłodzi. Zobaczmy tam na lince, wiesz. A puści. Wysokie ma obroty strasznie. To z 800 żeby było i tyle, nie? Poczekaj. Późno. Zróżno tą linką. Do końca. Trzeba by ją popuścić tutaj, żeby opadła jeszcze w dół. Taki 900, bo wtedy na smarowanie lepsze, nie? No to jest też rzędówka, szóstka, to inaczej chodzi, nie? No proszę ty. Nie, to jest suche. Suche. To stary, to olej z tych przewodów, stary, niedomyte. A pokaż tutaj, w tym. Tam stary olej to jest. A pokaż tutaj. No tu jest sucho z tej luki. A tu ulaliby go. No,
No właśnie patrzyłem. Trzeba dokręcić ten, albo podkładkę miedzianą, nie wjebał tam do podkładkę miedzianą czy nie, pod tę śrubę do spuszczania. Stachów, dawałeś tam podkładkę pod to, jak nie to trzeba dociągnąć jeszcze, żeby się nie kapało. Te muchy już są w silniku. No nie ma ciśnienia ogólnie z tego. Paruje olej, chłopiec, normalne to jest też. No ale to widzisz, gdzie ci pod pokrywy, no to ci olej też paruje na tym. Wiesz, jak się zagrzał. Przecież to świeży olej zalałeś dopiero.